Wydaje mi się, że już teraz na szczęście żyjemy w takich czasach, że kobieta ma tak więcej prawa do swojej wizji tego, jak ma wyglądać jej życie, ma więcej prawa, żeby decydować o sobie i coraz bardziej te jej decyzje są szanowane przez innych. Choć nadal wiem, że wiele kobiet, które na przykład decyduje się na to, żeby nie posiadać potomstwa, no całe życie gdzieś tam spotyka się z krytyką tej decyzji, z taką próbą namówienia jej do zmiany zdania. No gdzieś tam bardzo mocno w Polsce mamy zakorzenione to, że każda kobieta powinna być żoną, a każda żona powinna być matką. No ale wydaje mi się, że troszeczkę tutaj rozwijamy się, zmieniamy się, szanujemy indywidualne decyzje każdego z nas. Ja jestem taką osobą, która bardzo mocno kocha wolność, daje innym naokoło mnie wolność i bardzo respektuje decyzje innych dotyczące ich życia. Bo też wiem, jakby z drugiej strony, jak niefajnie jest, kiedy ktoś gdzieś tam zmusza Cię, puszuje do podjęcia decyzji, której Ty w ogóle nie czujesz. Do pewnych rzeczy się dorasta, do pewnych się nigdy nie dorasta. To jest tak indywidualna kwestia, że tutaj kobieta bardzo mocno musi polegać na tym swoim instynkcie, na tym, co czuje. Zmuszanie kogoś do zostania mamą uważam, że jest ogromnym faux pas.